Rozdział ósmy. Naczelny wódz i czarownik. W dzieciństwie matka opowiadała mi o greckim Echerosie Odyseuszu, błąkającym się po morzach, zanim powrócił do ojczyzny. I takimi odysami widzieli mi się teraz towarzysze arawakowie, wracający po latach niewoli do swoich rodzin. Ich wszystkich ponosiła uciecha bliskiego spotkania. Na myśl, że wkrótce ujrzą krewnych i przyjaciół, byli radośni i skupieni zarazem. Na drugi dzień po opuszczeniu Kai Iwy zebraliśmy się wszyscy na szkunerze, by raz jeszcze wspólnie się zastanowić i pogadać. Ja niewiele się odzywałem. Głos miał Maneuri, i jego też największa trapiła niepewność jutra. Nie trudno mu było przekonać ludzi, one chmury, kłębiące się na południu od strony zrogich Hakawojów. Groziły także najściem na brzegi Orinoka, do naszych toldów, czego najlepszym dowodem były nie tylko przestrogi warrałów, ile ich zachowanie się, tak nam przyjazne. Jakież z tego wynikały dla nas wskazówki? Trzymać się razem kupy jak dotychczas, nie opuszczać jeden drugiego. My wszyscy, obecni na Żadlowcu, winniśmy czuć się jednym rodem, braterskimi węzłami spojonym. Tym bardziej, że wieńczyła nas wspólna sława zwycięskich walk z Hiszpanami i wyprzedzał nas rozgłos posiadania niezwalczonej broni. Słowa Manauriego padły w serca, chętnie przyjęto myśl złączenia się w jeden ród, do którego, rzecz prosta, miano zaliczyć również wszystkich bliskich krewnych, żyjących nad Titaimaką. Ale rodu pod jakim znakiem? Rodu żadlowca, ktoś podsunął. Głupstwo, skrzywił się wódz. Rody nasze wywodzą się od zwierząt i zwierzęce noszą nazwy. Jest tylko jedna dobra nazwa, wystąpił kulawy Arasybo. Rut Jaguara. I to niemożliwe, potrząsnął Manauri głową. Rut Jaguara już istnieje. Jego głową jest Koneso, naczelny wódz. Ja wiem, poderwał się Arnak. Nazwiemy się rodem Białego Jaguara. Tak najlepiej z zapałem przyklasnął Arasybo. Indianie rzucili ku mnie pytające spojrzenia, bo już widocznie nazwa Białego Jaguara przykleiła się na dobre do mej osoby. Nie byłem temu przeciwny. Niech nazywają ród, jak im się podoba, byleby wyszła z tego korzyść dla jego członków i dla szczepu całego. Będzie to z korzyścią. Wykrzyknął Arasybo. Jego uniesienie podzielali inni, boć i oni, jak manauri, nie wiedzieli, co ich czeka nad Titamaką, natomiast tutaj zgodne zespolenie się naszej gromady było oczywiste, szczere i wróżyło trwałość. Przecież był na statku ktoś, kto marszczył brwi i kręcił na to wszystko nosem, Fuyudi. Przybyły na żaglowiec dopiero przed niewielu dniami, oczywiście do rodu należeć nie miał. Więc teraz ostrzegał ostrymi słowy, brzmiącymi niemal jak groźba, że takie powstanie nowego rodu może podważyć uświęcony od pokoleń porządek i zgodę szczepu. Wywołać jeno gniew starszyzny, napomniał surowo. Koneso tego nie pochwali, a cóż dopiero taką nazwę, zbliżoną do nazwy jego rodu. Nazwa dobra, buńczucznie huknął Rasybo. Wtedy fujudli ostro i przeciągle nań spojrzał, po czym zjadliwie wycedził Ty, synu Kajmana, lepiej byś gęby nie rozdziawiał. Nie myśl, że twoje sprawki zapomniano. Słowa te wywarły nieoczekiwane wrażenie, niby biczem smagnęły kalekę. W jego zezowatych oczach na chwilę zamigotał przestrach, a razybo natychmiast ochłonął i jakby się skurczył. Jakie to sprawki? Zapytał Manauri. Ad, machnął ręką Fuyudi, nie ma co gadać. Lepiej nie wspominać. Jakżeś zaczął, to dokończ, nalegał wódz. Towarchoł, kłótnik, rozbijacz, oskarżał Fuyudi, potępiającym palcem celując farasyba. Wytłumacz. Przewinienie Arasyba było ciężkie, dopuścił się świętokradztwa. Będąc razem z innymi arawakami jeszcze pod górą sępów, nie chciał się pogodzić z jakimś wyrokiem czarownika Karapany, wymierzonym przeciw jego rodzinie. Śmiał sprzeciwiać się jego nakazom, podkopywał jego powagę, ba, szalony oszczerca nie cofnął się przed obelgą głosząc, że Karapana to słaby czarownik. Włącznie wypadkowi z nogą i kalectwu bo zawdzięczał, że nie wydano go na śmierć, jeno porzucono pod górą sępów. Obecni na żaglowcu patrzyli na kalekę ze zgrozą i zdumieniem, iż tak niemrawy człeczyna zdolny był do podobnego zuchwalstwa. Czy tak było? skierował wódz pytanie do niego. Tak było, mruknął Arasybo, ale przekora w jego oczach mówiła wyraźnie, że nie czuł się winny. Może czarownik okazał się niesprawiedliwy dla niego. Stanąłem w jego obronie. Nikt na moje słowa nie odpowiedział. Nawet nie wiedziałem, czy w ogóle na nie zważano. Widocznie powaga czarownika była nietokalna, sprawiedliwość jego niepodlegająca sądzeniu. Nie wiem, dlaczego utworzenie nowego rodu miałoby wywołać gniew starszyzny, zaczepnie odezwał się Manauri, nawiązując do poprzednich słów Fujudiego. Koneso takich rzeczy nie lubi, odparł Fujudi krótko. Nie lubi? Może nie uzna ich. Wódz niecierpliwie przygryzał wargi, oczy mu spochmurniały. Ale będzie musiał uznać to, że wracamy, rzekł. To niewątpliwie. I to, że byliśmy w niewoli przez szereg lat. A już ci. I że widzieliśmy niejedną rzecz na świecie, nauczyli się wiele nowego i że zła dola zmusiła nas do rozwagi. Musi zrozumieć, żeśmy stali się twardsi i bardziej rozgarnięci, i bardziej odporni, i mniej lękliwi. Niegłupio wygarniał to Manauri, wódz miał widać, swój rozum. Towarzysze słuchali go z uznaniem, natomiast Fuyudi znaczył purzoną miną. Po chwili milczenia Fujudi zapytał. A kto ma być głową waszego rodu? Manauri i kilku Arawaków spojrzało na mnie. Nie, zaprzeczyłem. Nie ja. Wkrótce opuszczę Was i popłynę na południe, do angielskich faktorii. To jasne: Manauri jest Waszym wodzem i głową. Puszczę po obydwu brzegach rzeki stały na potwornych trzęsawiskach, nieprzebytych dla nogi ludzkiej. Milami całymi drzewa wyrastały z wody lub z mszarów całkiem wodą przepojonych. Kęp suchej ziemi było mało. Odurgnięcej roślinności. Który szedł od bagnisk, miejscami tak odurzał, że mdło się robiło. Tu żyć by nie można. A przecież jak bujne, jak rozpętane życie zwierzęce wrzało w tych przypadliskach. Puszcze grały od ptactwa, miliardy owadów brzęczały w parnym powietrzu. Tum po raz pierwszy zauważył niezwykłe motyle, tak okazałe, że, wstrząśnięty, ledwiem oczom własnym wierzył. Były wielkie jak dwie dłonie i jasno-błękitne jak niebo, a przy tym błyszczące w słońcu jak metal. Wylatywały często z lasu krążąc nad naszym statkiem. Miały coś urzekającego w sobie. Swym lazurem przenosiły człowieka w jakowaś szczęśliwą krainę bajki. Takie były osobliwe i czarujące. Indianie jeszcze potęgowali ich urok mówiąc, że niektóre motyle to duchy leśne, hebu, i to czasami bardzo złośliwe dla ludzi. Nie mogłem jakoś pogodzić złośliwości z taką urodą i wykpiły mandrony przyjaciół. Niezwykłość tudzież ogrom otaczającej przyrody przygniatały duże. Puszcza była tak potężna w złowrogim majestacie, że w jej cieniu ludzkie sprawy i troski wydawały się znikomą błahostką i nieraz ginęły nam z oczu, jak ginie światło świecy w blasku słońca. Pewnego dnia zamajaczyły daleko na południu niezbyt wysokie za to rozległe wzgórza pokryte lasami. Były to ostatnie krańce Wielkiego Pasma, nazwanego przez Pedra Sierra i Mataka. Pasmo ponąć ciągnęło się na przestrzeni prawie pół tysiąca mil od zachodu na południowy wschód i tworzyło barierę, za którą na południu toczyła swe nurty osławiona rzeka Kujunni. Już sam widok odległych wzniesień sprawiał na ulgę, tam przynajmniej nie było męczących moczarów. Siedliska Arawaków nad Itamaką leżały o kilka mil powyżej ujścia tej rzeki do Orinoka, ale jeszcze zanim dotarliśmy do onego ujścia, brzegi, lubo wciąż bagniste, nasiąkały wielką przychylnością i wesołą nowiną. Wieść o naszym zbliżaniu się wybiegła przed nami, więc teraz ludzie wypływali nam naprzeciw. Z przybrzeżnych oczeretów i zalewisk wypryskiwały ich łódki ku naszemu statkowi. To Arawakowie tubylcy witali powracających rodaków, ojcowie wypatrywali synów, bracia spotykali braci. Wielu przychodziło na pokład żablowca i napełniało go wesołym gwarem. Jedynie do mnie tubylcy zbliżali się z ogromną nieśmiałością. Ledwie ważyli się patrzeć mi w twarz, pełni bojaźni i czci jakby do nieziemskiej istoty. Dopiero gdy widzieli, żem człowiek zwykły jak wszyscy inni i przyjazny im, Nabierali śmiałości Prawią, że wiedziesz ze sobą jakowychś skarbów siła Wyjaśniał mi Manauri ze śmiechem Wódz promieniał Oto nie poszedł wśród swoich w zapomnienie przez lata niedoli Ludzie pamiętali o nim, uznawali go, witali z szacunkiem Tylko trochę bolało go, że wśród pozdrawiających nie było jego brata Pirokaja, obecnego naczelnika rodu Człowieka, jak mimo Nauri nieraz wspominał, nierzeczliwego i zazdrością trawionego. Zresztą nikt ze starszyzny do nas na statek nie przybył, witali nas jedynie prości ludzie i zwykli wojownicy. Za to witali serdecznie, z radością nadspodziewaną. Na czwarty dzień po wyjeździe z Kali Iwy podpływaliśmy do siedziby naczelnego wodza, Konesa. Miejscowość nazywała się Sarima i leżała na suchym brzegu rzeki Tamaka otoczona wspaniałą, wysokopienną puszczą. Bagna rozlewisk Orinoka tu już nie sięgały. Ostatni dzień wielkiej podróży był upalny, duszny, bez wiatru i bez słońca, zakrytego białą zasłoną gorących oparów. Indianie kazali mi znowu przywdziać galowy strój kapitański. Sami również poubierali się w przeróżne hiszpańskie koszule i pludry, tudzież przypasali zdobyczne kordelasy i szpady. Wyglądali dziwacznie i pysznie. Uderzyło mnie tego dnia podniecenie lasany. Chciała wciągnąć mnie do rozmowy, ale w ostatnich godzinach gwaru i przygotowań do lądowania jakoś trudno z tym było. Miała coś do mnie, poznałem to po jej częstych ku mnie spojrzeniach. Co jej jest? Zapytałem marnaka. Widać jakieś babskie humory wzruszył chłopak ramionami. Lasana czegoś się niepokoi. A co ją ukąsiło? Arnak tego nie wiedział, ale, że młoda kobieta była niedaleko, kazałem ją przywołać. Co ci dolega, czarowna palmo? Palnąłem prosto z mostu. Brak ci czegoś? Nie brak. Indianka zmieszała się i wyglądała jeszcze ładniej niż zwykle. Wielkie swe oczy starała się ukryć pod długimi rzęsami. Czy obawiasz się czegoś? Tak, obawiam się, przyznała szczerze. Wszyscy się cieszą, jeno ty się obawiasz. To mi dziwne, skarciłem ją żartobliwie. A Manauri przypomniała z przekornym doginieniem w kącikach ust. Czy on również się cieszy i taki spokojny? On co inszego. On wódz ty zaś młodziutka kobieta. A widzisz właśnie, młodziutka kobieta, powtórzyła z pewnym rozdrażnieniem. I to nieszpetna, pochwaliłem obrzucając ją spojrzeniem. Nie, tym razem lasana nie myślała przekomarzać się jak zwykle. Ciężko było jej na duszy. Więc ostatecznie czego się lękasz? Zapytałem. Lądu, odrzekła. Szczepu, praw szczepu. Rozłonki. Brzmiało to jakoś zagadkowo, ale nie było już czasu ani warunków, by wyjaśniać zawiłości indiańskich zwyczajów. A może Lasana wzdragała się mówić zbyt wiele przy Arnaku, naszym pośredniku? Janie, odezwała się głosem prawie uroczystym, z powagą na twarzy, czy przypominasz sobie, jak wziąłeś w obronę naszych towarzyszy, murzynów? gdy hiszpanie chcieli ich porwać do niewoli wtedy na lanosach przypominam sobie tak wtedy powiedziałeś, że masz ich pod swą opieką i że hiszpanom nie wolno ich ruszać ja nie weź mnie teraz tak samo pod swoją opiekę ciebie lasano tak ja nie mnie kobietę ty mężczyzna. Wyrzekła to z taką prostotą i dobrodusznością, że chciało mi się zaśmiać. A to ładnego ćwieczka zadała mi podwika. Nie wypadało jej odmówić. Zgoda, biorę ciebie pod swą opiekę, czarowna palmo. I ta maka, rzeka niezbyt szeroka, ale nader głęboka i wciąż jeszcze dostępna przypływom dalekiego oceanu, pozwoliła nam dobić żablowcem o parę kroków zaledwie od samego brzegu. Z lądu rzucono na krawędź pokładu kilka pni i po nich mogliśmy przejść na ziemię. Nawet wyprowadzić konia. Cerimanie była wsią gęsto zabudowaną. Chaty jej, zwyczajem tutejszych Indian, stały rozproszone daleko od siebie. Wylądowaliśmy w samym środku osiedla. Koneso, bogato przybrany w pióropusz i różne sznury z leśnymi paciorkami, oczekiwał nas w otoczeniu starszyzny w cieniu rozłożystego drzewa. Wszystko przypominało przyjęcia Łorona Piego i Jekłany, ale gdyśmy przeszli połowę drogi między rzeką a naczelnym wodzem, zwróciła moją uwagę znamienna rzecz obok Konesa, który zajmował miejsce na wodzowskim stołku. Siedział jeszcze jeden człowiek, starzec, gdy reszta starszyzny, jak zwykle, stała. Co mnie jednak szczególnie zaniepokoiło, to brak wolnych stołków dla nas, gości. Czy Koneso chciał, żebyśmy stali, gdy on siedział? Arnak, czy widzisz? szepnąłem. Nie ma stołków, widzę. Co zrobić? Może nie iść dalej? Niech Koneso przyjdzie tu. Nie przyjdzie. Zrobimy co innego. Na statku mamy nasze stołki. Wagura. Skocz no na pokład i przynieś dwa, ale pędem. Wagura zrozumiał. O co chodzi i w mig pognał do żaglowca Kto jest ten starzec obok konesa zapytałem manauriego, gdyśmy wolnym krokiem podjęli pochód Karapana nasz czarownik tak ważny, że może siedzieć? To prawa ręka i rozum konesa bez jego woli nic się nie dzieje w całym szczepie. Wedle indyjskiego ceremoniału gospodarz oczekiwał gości siedząc na obrzędowym stołku, ale przy powitaniu winien był powstać. Tymczasem Koneso siedział nadal. Uważnie nam się przyglądał i uporczywie milczał. Istotnie stołków dla nas nie przygotowano. Niechęć i gburowatość naczelnego wodza i jego świty sprawiały przykre wrażenie. Ale jednocześnie śmieszyły mnie, bo tak rażąco odbijały od wylewnej serdeczności, z jaką większość podwładnych Konesa witała powracających rodaków. Akurat przybiegł Wagura, ale z jednym tylko stołkiem. W pośpiechu nie mógł znaleźć więcej. Wyjaśnił szeptem. Niewiele się namyślając, podsunąłem przyniesiony stołek Manauriemu. Sam zaś, z za maszystym ruchem, zrzuciłem z siebie skórę jaguara tudzież surdut kapitański i kazałem marnakowi złożyć je tak, iżby tworzyły stos, na którym wygodnie siadłem. Czynności te starszyzna arawaska śledziła z wielkim zaciekawieniem, niepozbawionym lęku. Niezawodnie wietrzyła jakiś symboliczny obrzęd, znowu jak ongiś na przyjęciu uwarrał ufiekuany, i z pewnością niepokoiła się domysłami, jaką magiczną posiadamy moc. Czyżby większą niż potęga samego Jaguara? Wiedział dobrze roztropne manauri, co robi żądając, ażebym obnosił trofeum. Koneso, człowiek w sile wieku i słusznej postawy, wydał mi się wyższy i muskularniejszy niż inni Arawakowie. Twarz miał zarozumiałą, napuszoną, ale co najbardziej w niej uderzało, wprost raziło, to piętno bezecnej lubieżności. Nalane usta wyrażały jeno wynaturzoną zmysłowość. Oczy spozierały porządliwie. Wszakże w tej chwili ani buńczuczna duma, ani zmysłowe rządze nie potrafiły ukryć niepewności, jaką w głębi duszy odczuwał naczelny wódz. Inaczej czarownik Karapana. Liczył sporo lat wieku. Głębokie zmarszczki porały jego starcze oblicze, ale oczy miał nad podziw bystre i młode. Siedział wyprostowany, sztywny, bez najmniejszego ruchu, z rękoma spoczywającymi na kolanach. Rzekłbyś, że to rzeźba Bożka leśnego i tylko przebiegłym wzrokiem pożerał nas, jakoby usiłował przebić na wskroś. Był wielce opanowany, posępny i niedocieczony. Czuło się, że z zimną krwią, zdolny do wszelkiej zdrady, potrafiłby z lekkim sercem uśmiercić każdego, kto nie byłby po jego myśli. Niedaremnie Arawakowie bali go się jak zarazy. Wedle konesa z drugiego boku stał mały. Szczupły wódz o żywych, rozlatanych oczach. Ginął niemal pod przepychem ozdób z pasów kolorowych i piór ptasich. Widocznie bogaty strój miał uzupełnić nikłość jego postaci. Był to pirokaj, brat Manauriego, ów niebezpieczny intrygant. Patrzał teraz na swego brata, ale wiele radości w jego spojrzeniu nie wyczytał. Siedzieliśmy sporą chwilę bez słowa, oczy na siebie wybałuszając. Wreszcie Koneso chrząknął i otworzył usta. Ale zamiast kwiecistego pozdrowienia, do czego przyzwyczaili mnie już Indianie, usłyszałem chrapliwe, raczej obojętne mruknięcie, skierowane ni to w stronę Manauriego, ni to w moją. Cześćcie. zmęczeni? Akurat to wydało mu się w tej chwili najważniejsze. A niech go kule biją. Nie odburknął Manauri. A głodniście, wypytywał dalej Koneso. Nie, powtórzył mój towarzysz. Ponieważ naczelny wódz nie chciał być rozmowniejszy, przeto i nam nie zbierało się na zbytnią uprzejmość. Ja głodny, odezwałem się, głodni my wszyscy, którzy przybywamy. Zaledwie Arnak przetłumaczył moje słowa, Koneso polecił kobietom. Stojącym z daleka, by przyniosły strawę i napoje. Źle mnie zrozumiałeś, wodzu, rzekłem. Miałem insze pożywienie na myśli. Jakie? Ciepłe słowa powitalne. Koneso nie stropił się ani na krztynę. Czy nie witali was moi ludzie i nie mieli ciepłych słów, odparł zaczepnie. Czy nie wypływali z brzegów i nie pozdrawiali was jak braci? Oni, tak, pozdrawiali, ale ty, ty nie. Mam jeszcze czas, odciął wódz z kwaśną miną i zwrócił się ku kobietom. Niosącym kosze pełne pokarmu i wielkie dzbany z nieodzownym napojem Kasziri, pilnował, by sprawiedliwie wszystkim się dostało, w równej mierze i nam, trzydziestu gościom i jego orszakowi starszyzny, skrzywiony. Przepił do mnie i do Manauriego i zaczęło się ucztowanie. Jakże insze niż u gościnnych warrałów. Jakże przytłumione, niby pod przymusem, bez radosnych okrzyków, bez swobodnych uśmiechów. Czarownik karapana nic nie jadł ani nie. Pił, jeno siedział niewzruszony i palił tytoń z długiej fajki, zrobionej z bambusa. Ćmiąc z rzadka, oglądał nas zimnym. Beznamiętnym, wszakże uporczywym spojrzeniem, jak gdyby na wszystkich naszych twarzach niewidzialną pieczęć wycisnąć zamyślał. Kulawy Arasybo bał się jego w wzroku. Przecupnął za moimi plecami, ale i tam dosięgały go oczy czarownika. Na żądanie konesa Maneurio powiedział dzieje niewoli na wyspie Margarita, ucieczki stamtąd oraz wszystkiego, co się działo od tego czasu aż do dnia dzisiejszego. Opowieść trwała długo. Ludzie, otoczywszy nas gęstym kręgiem, słuchali z zapartym oddechem, nawet starszyzna zmiękła nieco, lubo nie zaniechała względem nas powściągliwości. Gdy Manauri przestał mówić, nastało milczenie, przerwane dopiero po dłuższej chwili przez Konesa. Z błyszczącymi złowieszczo oczyma zwrócił się naczelny wódz twardym głosem do Manauriego i do mnie. Z czym wyście tu przybyli? Teraz gadajcie. Zarówno nagła wrogość, jak i niespodziane słowa wydały nam się niezrozumiałe. Nie wiedzieliśmy, co odpowiedzieć. Co knujecie? huknął Koneso obcesem. Wtedy po raz pierwszy widziałem, jak Manauri zawrzał dużym gniewem. Twarz mu pociemniała, rysy ściągnęły się nie do poznania, a była w nich dzikość drapieżnego zwierza. Ale towarzysz mój nie stracił panowania nad sobą. Nie wybuchnął. Nie uczynił żadnego niepoczytalnego ruchu. Wycedził tylko zdławionym głosem. Jak śmiesz rzucać nam takie oszczerstwo, nic nie knujemy. Spamiętaj to sobie, Koneso. Jako bracia przybywamy do braci. Czyste naszej myśli. Czyste? Czy śmiesz wątpić? Gdzież twoja rozwaga? Tak, czyste. Na to Koneso parsknął nienawistnym śmiechem. — A u warrałów co się działo? — Czy temu zaprzeczysz? — spytał. — Co się działo, do licha? — Czy zaprzeczysz? Możeście nie zmawiali się? — Zmawiali? Warrałowie podejmowali nas gościnnie. — Może nie zawieraliście nikczemnego przymierza? — Nikczemnego? — Tak, manauri. Nikczemnego przymierza przeciwko mnie. Mnie na zgubę, aby przy pomocy warrału wsiać niezgodę w szczepie. Tego manauriemu było już za wiele. Powstał. Powoli, jakby czając się, podszedł do naczelnego wodza, nachylił się nad nim z wyrazem pogardliwego oburzenia i rzucił mu w twarz obelżywe słowa. Koneso, tobie robaki rozum wyżarły. Ty, mało gościnny. Skąpiłeś nam i sobie Kasz więc niewiele go wypiłeś, a przecież bredzisz głupstwa, jakbyś się uchlał do nieprzytomności. Powiało ogólnym przerażeniem. Naczelny wódz szczepów południowoamerykańskich przeważnie nie posiadał bezwzględnej władzy, nie był panem życia i śmierci swych ludzi, władał nad nimi jedynie wtedy, gdy uznali jego męstwo i rozum. Wszakże teraz obraźliwe słowa jego mogły zrodzić nieobliczalne skutki, wręcz sprowadzić katastrofę. Wszak Koneso mógł rzucić swą świtę uzbrojoną po zęby na nas, nie mających w tej chwili prawie żadnej przy sobie broni i powalić nas jednym zamachem. Pomyślałem sobie, że Manauri przeciągnął strunę. Na szczęście nie doszło do bitki. Koneso nie uczynił nic. Siedział nadal spokojnie. Może uląkł się przychylnych nam nastrojów wśród szczepu? Może z natury nie był pochopny do gwałtu? Kłótnie należało uśmierzyć jak najszybciej i nie dopuścić do ostateczności. Podejrzewałem Manauriego, że psia jucha umyślnie doprowadził do zaostrzenia zwady, ażeby przekonać się o swych wpływach w szczepie i, tak niepolityczną dając odprawek burowatości Konesa, wypróbować swe siły. Jeżeli do tego dążył, to niezawodnie swego dopiął i wziął górę nad Konesem, a liści gorącą głowę jednego i drugiego należało ostudzić. Wśród powszechnego poruszenia zerwałem się na równe nogi i żądałem głosu. Arnak i Wagura setnie mi sekundowali i szybko uciszyliśmy ludzi. Jestem przyjacielem Manauriego, zawołałem donośnym głosem, ale chcę zostać takim samym przyjacielem i Konesa, i Karapany, i Pilkaja. Po czym wywodziłem, jak wśród doświadczeń wspólnej doli i wspólnych walk polubiliśmy się nawzajem, a Rawakłowie, Murzyni i ja i jak szczerze pokochałem towarzyszy. Zdobyli mój szacunek, bo odkrył u nich te same zalety myśli i serca, które i ja najbardziej ceniłem, a ceniłem najbardziej uczciwość i wierność. Ponieważ kłamstwo nie przejdzie mi przez usta, przeto konesom musi mi wierzyć, gdy go zapewnię. Że wszyscy tu przybywamy z czystymi myślami jako bracia do braci i że przymierze, zaofiarowane nam przez warrałów, w niczym, w najdrobniejszej nawet kruszenie nie jest skierowane przeciw naczelnemu wodzowi. Więc po coście je zawierali, wargnął Goneso. A czy nie wiesz, co grozi od południa? Czy zeszłej pory suchej nie przepadł oddział arawaskich myśliwych bez wieści, przypomniałem są dobrze znał niebezpieczeństwo grożące otaka wojów i równie dobrze znali je wszyscy obecni Arawakowie, więc szmer zrozumienia przeszedł po ludziach. Warrałowie żyją nie tylko nad Orinokiem, ciągnąłem, ale Tolda ich sięgają daleko na południe i już niejedne cięgi wzięli oni otaka wojów. Czy dziwić się, że widząc nas dobrze uzbrojonych i znając nasze czyny, chcieli przymierza z nami? Czy w tym coś złego? Dlaczego do mnie nie przyszli, jeno do was, burzył się Koneso. Bo byliśmy pod ręką przepływając statkiem wedle ich siedzib. Zresztą, przymierze, rozumie się, dotyczy wszystkich Arawaków na Titamaką, my tylko jego orędownicy, przekazujący tobie, Koneso, sojusz Z. Warra nawet takie wytłumaczenie nie uczyniło zadość draśniętej próżności naczelnego wodza. A cóż to za nowy ród? Coście utworzyli? Gniewnie parsknął. Klina wbić zamierzacie do szczepu, rozbrat. Uchowaj Boże zaprzeczyłem żywo. Ludzie, którzy tyle lat przecierpieli w niewoli, zżyli się w nieszczęściu, razem wywalczyli sobie wolność, ci ludzie i nadal chcą ze sobą żyć jak jeden ród. A przy tym służyć całemu szczepowi. Czy brać im to za złe? Przychodzicie zasobni. Nie ustawał tamten. Wszystkich innych znęcicie do swego rodu. Stworzycie własny szczep. Zagrażacie. Przestań, Koneso, odezwał się przeciągły, starczy głos. Głos nieznaczny, cichy, a jakie wywarł wrażenie. Koneso nie tylko zamilkł lecz jakby w jednym mgnieniu oka ochłonął, to karapana, czarownik, się wmieszał. Od jego słów nastała cisza, jakby makiem zasiał. Przestań, powtórzył karapana. Szczekasz, koneso, jakoby pies nierozumny. Koneso zamilkł w istocie, jak uderzony kundel lubieżne. Jego oczy wypełniły się takim osłupieniem, że nie trudno było zgadnąć. Iż ze zdumienia wszelka myśl pierzchła mu z głowy. Usta otwierał. Może chciał bezwiednie zaprzeczyć, ale karapana do niczego nie dopuścił, jeno oświadczył to bracia nasi. Witajcie ich. Oczywiście, że bracia wasi, potwierdziłem uradowane. Podajcie im dłonie, czarownik żywo zachęcał starszyznę. To zwyczaj białych, a oni długo wśród białych przebywali. Nie żałuj im ręki. Koneso i ty, pirokaj, i wy wszyscy. Wrogi nastrój prysł, jakby ręką odjął. Rozsądek i serdeczność zwyciężyły. Starszyzna zbliżyła się do nas. Ściskano sobie garście, nie szczędzono uśmiechów, padały życzliwe słowa. Wielu indian, stojących na uboczu, zgorszonych dotychczasowymi humorami starszyzny, teraz nie posiadało się z uciechy. Jedynie karapana, roztropny sprawca onej chwalebnej zgody, nie brał udziału w rozgwarze. Nadal siedział na stołku, pełen starczej godności. Kurzył z fajki i spoza kłębów dymu patrzał bystro, mało co się odzywając. Ciekawiśmy, czy przywieźli dla nas dary jak dla warrałów, zawołał któryś ze starszyzny. A przywieźliśmy, przywieźliśmy, odpowiedział ochoczo manauri. Ja chcę szpadę, krzyknął fui Ja też szpadę, skwapliwie zawtórował pirokaj, a inni porywczo za nim. I ja. I ja. Widać, od czasu naszej bytności u Varrałów, Hiszpańskie szpady weszły w modę na Torinoko. Zbędnych szpad posiadaliśmy, niestety, już dwie tylko, więc dostali je koneso i pirokaj. Insi zadowolili się szmatami, Odzieżą i kaftan nie jeden przyoblekł plecy co przedniejszych wojowników. Oczy czarownika rozbłysły z kłamstwa, ale i on otrzymał swoje. Okazały kapelusz, kapitański z przepięknym strusim piórem. Starszyznę ogarnął istny szał posiadania. Każdy nagabywał nas z dziecięcym natręctwem i chciał, aby mu coś darowano. I to nie jedną rzecz, lecz wiele rzeczy. Daj mi różnicę. Zajazgotał do mnie Koneso. I mnie także. Przyskoczył pirokaj. Teraz strzelb nie wydam, odparłem. Jeszcze je potrzebuję. Dostaniecie później. Kiedy rozczarowany naczelny wódz skrzywił wargi, to daj mi tego jeńca, hiszpana. On moją własnością, rzekłem stanowczo. Pozostanie przy mnie. Powtórny zawód wywołał w nim nagły gniew, co nie uszło uwagi czarownika. Koneso zabrzmiał karcący głos karapany. Wódz od razu pohamował się, ale obłędnym w nienasyconej chciwości wzrokiem wodził dokoła. Ujrzał lasane. Ślepia jego paskudnie zaiskrzyły się porządliwością. Wysunął mu się z pomiędzy warki język. Wódz sprawiał w tej chwili wrażenie równocześnie nieposkromionego dziecka i rozwiązłego dzikusa, dotkniętego szałem. W oko wpadł mu nasz koń, stojący opodal. Chcę konia, wrzasnął obrzucając mnie wyzywającym spojrzeniem. Przekonany z góry, że odmówię mu tak cennego daru. Omylił się, tym razem nie odmówiłem. Konia, weź sobie. Konzo całkiem zgłupiał. Co aż nadto dobitnie malowało się na jego oniemiałej gębie. Koń był nad dolnym orinoko zwierzęciem niezmiernie rzadkim i wprost bezcennym. Daję ci konia pod jednym warunkiem, dorzuciłem. Dopóki od was nie odjadę, wolno mi go używać do woli. Niespodziewany podarunek, ale jeszcze bardziej zapowiedź mego odjazdu otrzeźwiły wodza. Spojrzał na mnie badawczo, spodełba. To nie zostaniesz u nas na stałe? zapytał niedowierzająco. Nie, nigdym tego nie zamyślał, odrzekłem. Z jak niezwykłym napięciem również i karapana przysłuchiwał się rozmowie. Aż przechylił się naprzód, żeby nie uronić żadnego słowa. Nie zostaniesz, powtórzył Koneso zaskoczony. A kiedy zamierzasz nas opuścić? Jeszcze nie wiem. Gdy nadejdzie właściwy czas. Może za kilka tygodni. Dokąd wyruszysz? Czy nie słyszałeś o angielskich faktoriach na południu, gdzieś ujścia rzeki Essen u Ibo? Słyszałem. To tam się udasz? Tam. Jeśli mi pomożecie. Koneso i karapana zamienili między sobą przelotne spojrzenia, ale nie mógł zmiarkować. Na czym polegało ich porozumienie? To pewna, że ucieszyła ich wieść o rychłym pozbyciu się nieznanych Tamaki. Wciąż mi nie ufają, pomyślałem. Dzień szedł ku Schyłkowi. Panowała jeszcze jasność, lubo słońce za chmurnymi oparami kłoniło się do zachodu. Pobliska puszcza ożyła, zwyczajnie jak co dzień w godzinach przedwieczornych. I to z jaką namiętnością ożyła, ilu przedziwnymi głosami. Kiedy mu słyszał nieznane ptaki, przesyłające nam z gąszczu powabne witania, owładnęła mną taka gorączka myśliwska, taka porwała mnie ochota, żem chciał zerwać się i biec do lasu z guldynką w ręku. Jeśli było tam tyle ptaków, to ileż mogło być inszego zwierzałownego? Otoż mudna wędrówka nasza, a przynajmniej moich towarzyszy, dobiła celu zawitali u swoich wielomiesięczne, co tam, wieloletnie najgorętsze ich dążenia spełniły się całkowicie, iż lepiej nie można było wymarzyć. Nawet szczęśliwie obaliliśmy te ostatnie zawady, zwalczyli wstręty, czynione nam przez opryskliwą starszyznę i rozbroiliśmy ją szczerym słowem, tudzież darami. Więc kiedy wreszcie uciszył sierwetę z chciwości i zastąpił go radosny gwar ludzi, którzy znaleźli siebie i swój uśmiech, jaka szulga spłynęła na mnie. Uczułem ciche szczęście tułacza, wracającego po znojnej wędrówce. Doznałem błogiego spokoju żołnierza po zwycięskiej walce. Nareszcie mogłem otajać, odprężyć się, być sobą, mogłem poniechać męczącej czujności wobec ludzi i skierować czujność, ach, inną, krzepiącą czujność, na zwierza. Jakże zapachniała mi znowu puszcza, jak słodko zagrały mi leśne głosy. Jakże wabiła mnie teraz gorąca bujność kniei. Młodość zbiegła mi przecież na łowach w ostępach wirginijskich, więc wrócić nareszcie do swej natury, pójść upajać się od nowa urokami leśnej głuszy, tropić jaguara, potykać nieznane stwory. To na nowo wydało mi się rozkoszą godną życia. Tak myślałem i marzyłem. Ocknąłem się pod natężonym wzrokiem czarownika. Wpatrywał się we mnie badawczo z miłym, kpiącym uśmieszkiem do koła zimnych ust. Gdy spojrzenia nasze się zeszły, okrucieństwo jego twarzy natychmiast zelżało, schowało się. Karapana zapytał mnie ruchem rąk, czy pragnąłbym pociągnąć z jego fajki. Dałem do zrozumienia, że tak. Nie bierz fajki do ust, usłyszałem nagle za sobą wylękniony szept. To kulawiec Arasybo, Sybo, siedzący na ziemi tuż za mną, Ostrzegał mnie przytłumionym głosem. Nikt go prócz mnie nie słyszał. Ponieważ jednak mówił po arawasku, udałem, że przestrogi nie rozumiem. Odebrałem fajkę z rąk karapany, a przyłożywszy ją do ust, zaciągnąłem się mocno. I w tej samej chwili, przerażony, stwierdziłem słuszność ostrzeżenia. Ale było już za późno. Fajka zawierała truciznę. Poprzez dym tytoniu wyczułem obcy gorzki smak. Równocześnie zakręciło mi się w głowie, postać karapany zawirowała w oczach, wpół zemdlałem. Na szczęście siedziałem na skórze jaguarzej, inaczej upadłbym na ziemię. Wszystko to odbyło się z błyskawiczną szybkością. Niemoc trwała jeno sekund parę, nie więcej, a gdy wracała mi przytomność. Czarownik wciąż uśmiechał się do mnie tym samym duwiącym grymasem co w przódy. W głowie szumiało mi jeszcze, ale i te dolegliwości prawie zaraz uleciały i zatrucie jakoby żadnych nie pozostawiło następstw. Karapana z nadmierną uprzejmością wyjął z mej dłoni fajkę i sam z niej zaćmił raz, drugi raz i trzeci, wciągając w płuca i następnie wypuszczając z nich obfite kłęby dymu. Śledziłem go z pilną uwagą. Najdrobniejszy ruch jego nie uszedł mych oczu. Ale pomimo, że czarownik nic w fajce nie zmieniał i kurzył ją tak samo jak ja, żadnych nie odkryłem u niego oznak niedomagania. Na niego trucizna albo nie działała, albo, co prawdopodobniejsze, nie było jej wcale w dymie, gdy on palił, i tego nie potrafiłem sobie wytłumaczyć. Karapana, widząc moje zdumienie, zachichotał rozbawiony i podrwił. Nie do tytoniu z nad naszej rzeki, jak mi się zdaje. Powstałem. W kolanach wciąż czułem lekką słabość. Pochyliłem się nad czarownikiem i marszcząc groźnie brwi, a pokazując mu pięść, wycedziłem: Ty, karapana, nie chcieli mnie poznać inszego niż jako przyjaciela, mówię ci to po dobroci. A głupich sztuczek swoich nie próbuj więcej na mnie. Słowa te. Tłumaczony przez Arnaka, Karapana puścił mimo uszu, jakoby nie dotarły do jego świadomości. Uważał wszystko za jakiś dobry żart. Cichy triumf wyzierał mu z oczu, triumf i szyderstwo, gdy grzecznym głosem, z pozornym współczuciem, niby usprawiedliwiał się. Nie służy ci nasz tytoń, biały jaguarze, nie służy. Całe to zdarzenie niezawodnie miało być ukrytą przestrogą, i tak też je rozumiałem. Zatem czujności, jak to poprzednio marzyłem, nie wolno mi było uśpić lekkomyślnie. Czujnego oka nie wolno było odwracać od ludzi. Rozdział 9. Jadowite węże Trucizna, zadana mi przez czarownika, nie nabawiła mnie żadnej poważniejszej biedy i już w pół godziny później zupełnie przyszedłem do siebie. Gdy znaleźliśmy się sami, a rasybo przez arnaka wytłumaczył mi podstęp czarownika. Mianowicie w bambusowej fajce jego były dwie rurki, oddzielone od siebie drewnianą płytką w jednej mieścił się zwykły tytoń, w drugiej tytoń z trucizną, zapewne jakowymś zielem złośliwym. Tam, gdzie trzymało się fajkę, wtajemniczony mógł przydusić bambus palcem, niewidocznie dla innych, i tak zamknąć rurkę z trucizną a wtedy wciągnął do ust jedynie dym z drugiej rurki, gdzie był zdrowy tytoń. Kto o tym nie wiedział, wdychał dym z obydwu rurek i oczadziały, tracił przytomność. Czy to wielka trucizna? Zapytałem. A jakże? zapewnił Arasybo. Jeśli zażyć jej troszkę więcej, nic już człowiekowi nie pomoże. A skąd ty, chłopie, to wszystko wiesz? Spojrzałem na Arasyba nie bez cienia podziwu. Kaleka, mile połechtany, uśmiechnął się od ucha do ucha. Podpatrywałem go, szpiegowałem, uczyłem się w skrytości jego czarów i sposobów. Dlatego Arasybo taki przez nich nielubiany, wtrącił arnak Przez karapana i konesa Aha. Gdyby się dało, udusiliby go. Wyznaczona dla mnie przez naczelnego wodza chata na kwaterę stała nad rzeką o przeszło pół mili od sadyby konesa, a kilkadziesiąt kroków dalej wznosił się szałas, w którym miał na razie zamieszkać manauri. Gdy nazajutrz rano, poprzez panej na pokładzie szkunera nocy, udałem się do mej chaty, pierwszą rzeczą, jaka wewnątrz rzuciła się w oczy, była ludzka czaszka, umieszczona pod ścianą na kopczyku z ziemi. Szkaradzeństwo szczerzyło zęby ku wchodzącemu. Wzdregnąłem się przejęty niesamowitym widokiem i zaraz przywołałem towarzyszy. Oni, ogarnięci zgrozą, oniemieli, mieli. Potem mocno kiwali głowami Tu umarł człowiek, tłumaczył mi arnak, a to jego grób i jego czaszka. Nieboszczyków chowa się u karaibów w chatach, jakie zamieszkiwali za życia. Mówisz u Karaibów, to nie chata Rawaska? Nie, to chata dawniejsza i widocznie mieszkała tu jakaś rodzina karaibska. Nikt żywy w takiej chałupie już nie śmie przebywać krom ducha zmarłego. To czemu koneso każe mi tutaj zamieszkać. Zdziwiłem się. Może przypuszcza, powiedział Arnak, że to tylko obyczaj ważny dla nas, a nie odnoszący się do ciebie, białego. Nie wierzę. Burknął Manauri. Rada w Radę postanowiliśmy, że chaty z grobem nie zamieszkam. Przebywanie w chacie, w której mieszkał nieboszczyk, nie trafiało mi do smaku, a co więcej, mogłoby zrazić wielu Indian do mnie, jako do świętokradcy i odstraszyć ich. Więc tymczasem wprowadziłem się do szałasu Manauriego, towarzysze zaś, przy pomocy mojej i wielu ochotników spośród tubylców. Nie zwłócząc, zabrali się do wznoszenia dla mnie nowego schroniska Praca w wesołym nastroju szła raźno od ręki I już na południe stanęło domisko Niewiele uboższe od siedziby samego Konesa Domisko z mocnym dachem palmowym Na burze odpornym Z trzema ścianami bambusowymi Z czwartą częściowo odkrytą Lub ochronioną tulew rozłożystym okapem Dom, a raczej przestronny szałas Był tak obszerny żem kazał wprowadzić się doń także Arnakowi i Wagurze, nieodstępnym moim przyjaciołom, tudzież Pedrowi. Reszta towarzyszy podobnie budowała dla siebie na prędce chaty, ale nie w rozproszeniu, jeno w kupie, jeden tuż wedle drugiego. Widać, ród nasz chciał nadal trzymać się razem. I dziwno, jak w tym stawianiu sobie chału podbijały się niby w zwierciadle różne uczucia i osobliwe przyciągania. Tak oto nasi murzyni postawili się całkiem blisko chaty Manauriego, niby gwardia przyboczna swego wodza. Natomiast Tarasybo wolał uciec się pod mój bok i zostać moim najbliższym sąsiadem, podczas gdy z drugiej strony, równie blisko mojej chaty, usadowiła się w szałasie lasana z dzieckiem. Gdy pod wieczór odwiedził nas Koneso, by zobaczyć, jak się urządziliśmy, skorzystałem ze sposobności i wyciąłem mu kilka słów gorzkiej prawdy co do chaty z nieboszczykiem. Oświadczyłem mu, niedwuznacznie, że mam sierdzistą naturę, nie znoszącą zniewagi, i że wyrządzone mi krzywdy nie zawsze puszczam płazem. — Krzywdy? — zapytał zgłupia Frant. — Tu nie było krzywd. — Jeno co? Psikus niedorzeczny, pułapka złośliwa? Może i pułapka, przyznał niby filuternie, a tej jego wargi ułożyły się do nieprzyjemnego uśmiechu, ale niezłośliwa. To próba sił człowieka była. Jeden złośliwie zadaje mi truciznę w fajce, drugi posyła mnie do zaklętej chaty. Wyrzucałem mu. Zali dziwno ci. Usta jego wciąż się uśmiechały, ale kose oczy spoważniały, zaczajone. Tak, dziwno mi, przecieżem gość wasz, czyż nie? Już ci, że gość, ale jaki? Niezwykły. Nie taki jak inni goście. Przychodzisz do nas z zagadkową siłą, chcemy ją wypróbować. I dlatego darzycie mnie trucizną? Tak jest. Działa na ciebie trucizna. Teraz wiemy. I wiemy, że duch zmarłego. Mocniejsze niż ty. Boisz go się. Straszno ci przed nim. W tym mylisz się, Koneso. A nie uciekłeś z chaty zakazanej? Uciekłem, a jakże? Ale nie ze strachu przed duchem. Wierzaj mi. Oho, nalana jego twarz wypełniła się urągliwym niedowierzaniem. Szanuję wasze obyczaje i wierzenia. Prawiłem z naciskiem Nie chcę Znieważać chaty zmarłego. To wszystko. Ale wątpliwości nie zeszły mu z oczu, gdyby z ogródek badał mnie od głowy w dół natrętnym wzrokiem. Ludzie mówią, że kule z różnicy odpadają od ciebie. Brednie. I że strzały z łuku nie przebijają twego ciała, czy to prawda? Głupstwo. Zaperzyłem się nie na żarty. Takim samym śmiertelnikiem jestem jak każdy inny, wszystko u mnie to samo co u kogokolwiek. Koneso nie spuszczał ze mnie podejrzliwego spojrzenia. Nie wierzył mi tak do cna. Głowę jakoś nieufnie przechylił i potrząsał nią raz po raz. Wszakże nie zaprzeczysz, że jest w tobie coś, czego u innych nie ma? Prawda to jest, potwierdziłem żywo. A widzisz? Rzekł to z triumfem w głosie, ale m go zaraz ugasił: Jest we mnie coś, prawda, jest większe doświadczenie. Wielem świata zleciał, wielu wrogów potykałem. Jednych ja biłem, inni mnie bili i od tych najwięcej się uczyłem. Uczyłem się, słyszysz, to właśnie całą moją tajemnicą. Kiedyś spotykał Jaguary, z spytał mnie zmienionym głosem, Jakoby z zasadzki zaskoczyć mnie usiłował Odrzekłem swobodnie Jeden raz to było Spotkałem jaguara na wyspie bezludnej, kiedyśmy w trójkę, Arnak, Wagura i ja, ubili go po ciężkiej walce To był król jaguarów, mruknął Koneso znacząco Diabli go wiedzą A przychodził jaguar do ciebie po nocach, we śnie Tłumiąc oddech dociekał wódz niby sędzia śledczy. Śnił się, jakem żyw. śnił mi się nie jeden jaguar po ubiciu tamtego, parsknąłem głośnym śmiechem. A ty snów nie masz. Mam, odbłyknął, ale inne, zdrowe. Rozmowę wiedliśmy przed moją chatą w cieniu wysuniętego okapu i właściwie nie wiedziałem czy udało się rozwiązać jego wątpliwości i podejrzenia, czy nie? Obawiałem się, że nie. Wtem ujrzeliśmy lasanę, która wracała z rzeki do swego oszałasu, niosąc na głowie wielką tykwę z wodą. Na widok urodziwej Indianki oczy konesa zaokrągliły się z porządliwości i wódz patrzał, jakoby chciał ją żywcem pożreć. Tytuł zawołał do niej zdziwiony. Tu, mruknęła krótko i szła dalej, nie zważając na naszą obecność. Stój! Lasano, wezwał. Coś ci powiem. Tu nie twoje miejsce. A gdzie? Podniosła ku niemu gniewną twarz i zwolniła kroku. Należysz do mojej chaty, oświadczył. Idź tam zaraz. Zgłoś się. Lasana obrzuciła go niezbyt uprzejmym spojrzeniem ale i lęku swego całkiem ukryć nie zdołała. Co ci wpadło do głowy? Fuknęła. Nie rozzuchwalaj się, dziewczyno. Usłuchaj, idź. Nie pójdę, odmówiła stanowczo. Należę do rodu białego jaguara i tu moje miejsce, właśnie tu. Właśnie pójdziesz, wrzasnął wódz ostro. Ruszaj, żywo. Opór jej rozjątrzył go. Widać, okrutnie przypadła mu do smaku ponętna kobieta i zęby sobie na nią ostrzył. Czekaj, Koneso! odezwałem się przyjaznym głosem i chwyciłem go za ramię. Pogadajmy spokojnie, po ludzku. Wszakże u Arawaków kobiety mają swoje prawa i niewolnicami mężczyzn nie są, tak mi mówiono. To, co co z tego wódz obruszył się opryskliwie? Wolno jej chyba czynić. Jak jej się podoba? Nie całkiem. Młoda jest. Miała męża. Straciła go. Ma dziecko. Wymaga pieczy. Szczep winien więc wziąć ją w opiekę. Ona ma już opiekuna, rzekłem. Kogo? Mnie. Koneso zaczepnie przymrużył oczy. Czy chcesz powiedzieć, żeś jej mężem? Wiem, że tak nie jest. Nie jest, ale wziąłem ją pod swą opiekę, a to niemal to samo. Ona chciała tej opieki? Chciałam. Lasana potwierdziła gromkim głosem, wojowniczo potrząsając czupryną, aż na wszystkie strony rozleciały się czarne pukle. I nadal chcę tak. Nie byliśmy sami. Oprócz czarnaka świadkami zajścia było kilkunastu Indian z naszej grupy i kilku innych, zasiedziałych harawaków. Zwłaszcza tych ostatnich bezczelne wymagania Konesa strogo zgorszyły. Wódz zauważył to, więc wolał spuścić stonu i zwinąć żagle. Zobaczymy jeszcze, zamruczał pod nosem i chciał odejść. Słuchaj, Koneso, zatrzymałem go. Sprawa jest jasna. Lasana pozostanie przy mnie, ale to, co ty mówisz, jest niejasne. Jest niezrozumiałe. Co masz na myśli? Czynisz nam wstręty, a przecież przyjąłeś podarki, dostałeś i szpadę, i konia. Czy jeszcze ci mało? Może mało. Zaśmiał się wyzywająco ze swego dowcipu. Nie rozumiem jednej rzeczy, ciągnąłem. Tam gdzieś na południu żyją. A kawoje i ponąć wybierają się przeciw Wam tutaj na Torinoko, a Wy zamiast. Skupić swą czujność i siły, trwonicie je jak obłędni ślepcy, Wy zjadliwi i swarni, że życie wszczepie niezgodę, burze ściągacie na siebie, na nas wszystkich. Nieszczęście. Kto o, zawołał Koneso, jakby rozbawiony. Kto ściąga? My, my. Szerzymy niezgodę. Więc kto? Wy. Gdy was tu nie było, nikt nie naruszał zgody. Kto zburzył spokój? W. Szczepie, jeśli nie wy waszym przybyciem, to wyście winni wszystkiemu. Tak, przewracając kota w miechu i szedząc, odszedł i pozostawił nas w większej rozterce niż przedtem. Kilku co popędliwszych zapaleńców wśród moich przyjaciół rzuciło myśl, aby opuścić serimę i siedlisko nasze na Titamaką założyć o kilka mil powyżej niegościnnej wsi, ale większość, a wraz z nią i Maneuri, temu się sprzeciwiła. Wierzyli oni, że złe humory starszyzny rozejdą się same po kościach i nieporozumienia niebawem ustaną. Dni następne upływały nam pod znakiem próżnowania i odpoczynku. Jadła mieliśmy obfitość, bo mieszkańcy Serimy, nieźle zadomowieni od dwóch lat, szczodrze znosili nam zapasy, a ponadto pozwalali nam iść na pola i zbierać dojrzałe plony. Główny pokarm stanowiły olbrzymie korzenie rośliny, zwanej przez Indian i Pedramandioką, z których należało wpierw wycisnąć niestrawny sok, zanim gotowano bulwy i spożywano je. Znakomitym urozmaiceniem strawy były liczne owoce zarówno uprawiane w pobliżu sadyb, jak i w puszczy dziko rosnące, ale przede wszystkim ryby, od których nad podziw roiło się w rzece i w każdej niemal kałuży. Poza tym nie brakowało nam oczywiście wszelkiego rodzaju zwierzyny leśnej, od dzikich świń poczynając aż do liszek w spróchniałych pniach się gnieżdżących. Już po niewielu dniach ludzie naszej grupy raźno jeli się wdrażać w powszedni bieg życia wsi indiańskiej. Gnuśność im nie dogadzała. Więc gdy jedni szukali odpowiednich ustroni w puszczy, gdzie by wykarczować drzewa i pulka założyć, inni do wody się zabrali, by łowić ryby na różne sposoby to wędką, to więcierzem, to odgradzaniem strumienia albo strzelać z łuku, a nawet głuszyć ryby trucizną. Jeszcze inni szli do lasu zbierać owoce lub polować na zwierzynę. Tym ostatnim i ja towarzyszyłem, nareszcie szczęśliwy, że w swoim żywiole. Szkuner przeprowadziliśmy do naszego osiedla i zakotwiczyli przy brzegu na wprost chaty. Chodziło o to, żeby mieć statek blisko i stale potokiem, albowiem w lukach jego przechowywaliśmy nasze zapasy i przedmioty zdobyte na Hiszpanach. Niebezpieczeństwo, grożące od strony Akawojów. Nie pozwoliło mi spocząć i kilka razy przeprowadzałem ćwiczenia z bronią palną. Strzelcy chętnie się garnęli, aż mi serce rosło, toteż gdy nabyli dostatecznej wprawy, pozwoliłem im zabierać guldynki na polowanie. W puszczy pożyteczniejsze wydały się indianom łuki i strzały niż broń ognista, ale mimo to gorliwie zabierali strzelby i przewieszali je sobie z fantazją przez ramię, bo to w ich oczach podnosiło urodę męską jako też przysparzało powagi. W chwilach wolnych, odleśnych i rzecznych wypraw nie zaniedbywaliśmy ćwiczeń również inną bronią, jak łukiem, dzidą, maczugą i nieznaną mi dotychczas dmuchawką, bambusową rurą na osiem, dziewięć stóp długą, z której wydmuchiwało się małe, zatrute strzałki na znaczną odległość. Ogarniała nas wszystkich jakby gorączka współzawodnictwa, a niektórzy strzelcy dochodzili do zdumiewającej wprost wprawy. Koneso i jego poplecznik Pieloka i od samego początku starali się rozbić naszą gromadę, odciągając od niej ludzi złotymi obiecankami, ale niewielkich rzeczy dokazali. Zabiegi ich, z wyjątkiem dwóch wypadków z chwiejnymi duszami, spełzły na niczym. Ludzie nasi chcieli być razem ze sobą, Czuli się naprawdę jednym rodem, jedną rodziną i wnet zmiarkowałem, na czym to polegało, nie tylko na wspólnych doświadczeniach i przeżytej razem niedoli albo na wielkim ze sobą zżyciu się, nie tylko na istnieniu i mnie, i moich strzelb, i zasobnego statku, ale przede wszystkim polegało to na tym, że byli oni teraz inni niż reszta Rawaków. Owi ludzie, targani przez los, włóczeni po świecie, postąpili naprzód. Stwardnieli i urobili się, żywawszą posiedli krew i mocniejszą żywotność, byli prężniejsi, ruchliwsi, bardziej ciekawi spraw życia, bardziej spragnieni radości życia niż ich zasiedziali ziomkowie. Rzutność ich i przemyślność wywierały też na wielu mieszkańców serimy wprost magiczny wpływ. Indianie ci, zazwyczaj ospali, leniwi, niemrawi duchem, teraz jakoby ocknęli się i żywiej zaczęli myśleć. Że bliższa rodzina członków gromady Białego Jaguara ściągnęła i zamieszkała w naszych szałasach, to rzecz zrozumiała. Ale inni, bynajmniej nie krewni, również garnęli się do naszego grona, przyciągani jakąś siłą nieodpartą. Jakże łaknęli naszej przyjaźni, szukali porady i wesołej gawędy, jakże chętnie osiedliliby się na stałe gdzieś blisko wśród naszych ognisk. Jednakże Manauri temu stanowczo się sprzeciwił. Ażeby nie podjudzać zawiści starszyzny i tak już kosymokiem łypiącej. Do puszczy polować chodziliśmy w dwójkę lub trójkę, ja zazwyczaj sarnakiem, wagurą albo pedrem, a czasem i z lasana po sprowadzeniu się matki do jej chaty. Teraz dopiero zacząłem przeżywać tę nieprawdopodobną, oszołamiającą rzecz, jaką była puszcza w naszej okolicy. Na północy ojczysty las wirginijski obrastał przeróżnymi drzewami. Lecz czymże to było wobec szalonego zbytku, wobec nieokiełznanej różnolitości tutejszych roślin? W lesie wirginijskim bywał i srogi gąszcz, ale jakże porównać go z tą plątaniną, z tą zieloną furią, z natłokiem nieubłaganych gałęzi, liści, pnączy, kolców, gdzie tak trudno było krok stawić, gdzie wszystko więziło człowieka, przygniatało mu ciało, nawet dusiło myśli i duszę jego? Na oko. Zamęt bezrozumny, odpychający, wszakże gdy doświadczony myśliwy dokładniej się wpatrywał, w pozornym zamęcie ją dostrzegać rozum przyrody i jej mądre prawa bytu, jął wyczuwać jej dzikie piękno, co więcej, czerpać z niej dziwną, cierpką rozkosz. Ale nigdy nie wiedział, czym wobec niego, człowieka, była nieprzejrzana gęstwina, życzliwą przyjaciółką czy nieubłaganym wrogiem. Zwierząt w tej puszczy była mnogość, przecież niełatwo było je spostrzec, a jeszcze trudniej upolować. Kryła je zielona zasłona, a przy tym czujne ich zmysły z daleka wychwytywały przedzierającego się przez chaszcze łowcę. W puszczy były ścieżki, ludzkie i zwierzęce, i one jedynie ułatwiały ciche skradanie się i podejście pod zwierza. Jeśli urzekającym myślistwa powabem jest wielka niespodzianka. Czekająca łowce za każdym krzewem, jeśli urokiem jest możliwość nieprzewidzianych wypadków, to opuszczę Titamaką godziłoby się nazwać najbardziej wymarzonym łowiskiem, rajem, czarowną kolebką nieprawdopodobnych spotkań. Jakie różnorodne w tej kniei przebiegały bestie, jakie snuły się dziwy. Oprócz Jaguara mogły wyskoczyć przed myśliwym inne drapieżne koty, z których jednego, płowego całkiem jak lew. Pumą nazywał Pedro. Mogły nasunąć się potrurę i jelenie głasupita, i dzikie świnie saguino w głębi boru, a wodoświnki nad brzegami rzek i maszadi, potężne zwierzęta o twardej jak tarcza skórze, a nosie wydłużonym niby u cudacznego słonia, i oczywiście wielorakich małp niezliczone stada. Mógł napotkać myśliwy ichatekę, zwierza całkiem pancernymi płytami pokrytego, i innego dziwolonga, tamanoa. Pożyracza mrówek o niedorzecznie długim epysku, pazurach przednich zaś tak krzepkich, że człowieka w pół rozdzierały i napotkać jeszcze większe dziwadło, unał, czworonoga docna potulnego, wiszącego pod gałęzią drzewa i tym dziwnego, że niemal bez ruchu. A dopiero rozmaite żółwie wodne i leśne, a jaszczury, z których głana istne są smoki wyglądem i usposobieniem, jeno, że skromnego, kształtu. A liczne plemie wężów jadowitych i wężów olbrzymich, a zdradzieckie kajmany, krokodyle, czyhające w cichych wodach, a w tych wodach oprócz mrowia ryb jadalnych jakież monstra, to płaskie ślipari o trującym kolcu w ogonie, to niewielkie ryby huma o obłędnej wprost krwiożerczości, to jaringa, o których opowieści Indian wydały mi się zmyśloną bajką, albowiem potworki. Nieduży nawet, z lekka trącając kąpiącego się człowieka, rzekomo raziły go niby piorunem i obezwładniały. A niezmierzony, barwny świat tysięcy ptaków na ziemi i nad ziemią, świat szczebiotliwy, wdzięczny, wesoły, nad którym wszakże wysoko na niebie krążył i panował ponury władca, orzeł olbrzym o oczubatej głowie, na wpół legendarnym zimę, niezwyciężony morderca małpi innego stworzenia. Siłacz pąnąć mogący chłopca piętnastoletniego porwać w powietrze. Arawakowie, mieszkający od dwóch lat nad Itamaką, nie ukrywali przede mną tego, co wiedzieli o tajnikach puszczy, więc nasłyszałem się moc o niejednym dziwotworze. Trudno było czasem odróżnić, gdzie prawda, a gdzie wymysł wyobraźni, bo z równą trwogą przestrzegano mnie przed niebezpieczeństwem jaguara jak kaniami, o którym już wiedziałem, że to tylko duch mściwy, i również szczegółowo opisywano mi postać złośliwych jaszczurek guana jak wygląd leśnych chebu, istot włochatych z wystającymi oczyma, istot, które okazywały się złośliwymi duchami zmarłych. Podając mi do wiadomości wypadki napaści na ludzi wielkiego węża komety, który żył istotnie nad brzegami wody, z równą skwapliwością opowiadano mi o stworach wodnych majki Sikiri, pokazujących się tylko kobietom, nigdy mężczyznom. I okrutnie zawziętych na płeć żeńską, i dopiero później dowiadywałem się, że majki śnikiry to duchy wodne. Tak to świat rzeczywisty i świat urojony gmatwały się w jednym kłębie, a wchodząc do bezgranicznej puszczy nigdy nie wiedziałem, gdzie w niej granice niebezpieczeństwa, gdzie miara grozy i zachwytu, gdzie rzeczywistość, a gdzie mam idło. To uczucie niepewności napawało rozkoszą dziwną i niezmierzoną, jak wszystko, co było w tej puszczy. Dokoła naszej chaty zdumiewająco wiele było obrzydliwych gadzin, i to wężów jadowitych. Zwłaszcza w pobliżu ścieżki, wiodącej od nas do puszczy, i na niej samej ubijaliśmy po kilka sztuk dziennie, ale następnego dnia rano nie widać było ubytku i nowe paskudztwa pełzały po ziemi. Cóż one tak nas kochają, zawołałem żartobliwie oburzony. Czy spadają z nieba? Przyjaciele spoglądali po sobie zakłopotani, jakoby w niedorzecznym poczuciu własnej winy czy wstydu za ową nieprzychylność natury. Tłumaczyli mi gęsto, że czasem tutaj tak bywa całymi okolicami nie spotkasz ni w mi i, a gdzie indziej zatrzęsienie. Manauri przypomniał sobie, jak kiedyś, przed laty, zaszedł do ustronia, gdzie w jednym miejscu wygrzewało się w słońcu kilkanaście naraz wężów. I to samych sororoima, najjadowitszych z jadowitych. Uciekł na ten czas, ale przez wiele dni na samo wspomnienie skóra mu cierpła na ciele. Ted nie mając innej rady, przeprosiłem się z wysokimi butami hiszpańskimi i nosiłem je dla bezpieczeństwa, zęby wężów bowiem nie przebijają takiej skóry. A matka Lasany, kobieta nader życzliwa, na swój sposób pomogła, skąd przybyła, stamtąd przyprowadziła oswojonego tujuju. Olbrzymiego bociana z czarną głową i takim, że dziobem zagorzałego tępiciela wszelakiej godziny. W istocie od tego czasu przy ścieżce, jakoby licha, widocznie ubyło. Weszło w zwyczaj, żem co rano odwiedzał pokład szkunera i do luk, gdzieśmy przechowywali baryłki i prochu. Zawszem zaglądał, czy wszystko w porządku. Pokładce, jaką przerzucałem z lądu na burtę. Wraz ze mną Y, leż biegał na pokład łaciaty kundel, stróż wesoły naszego obejścia. Psisko wskoczywszy tak pewnego razu do luku jakoś żałośnie warknęło i natychmiast wypadło sozniakami przerażenia. Zanim w pogoni wypełzł nieduży wąż ciemny, brązem nakrapiany. Jadowity, jakem zaraz spostrzegł po sercowym kształcie głowy, ledwo mu skoczył. Na szczęście miałem pręd w ręku. Zdzieliłem gada raz i drugi przez łeb, aż opadł. A liści w luku czychał jeszcze jeden wąż, taki sam niebezpieczny, a pod sterem odkryłem trzeciego. Ten, zwinięty w kłębek, wzniósł głowę gotując się do uderzenia na mnie. Wściekłość strzelała mu z maleńkich ślep i łatwo udało mi się unieszkodliwić wszystkie trzy bestie, bo na pokładzie nie mogły poruszać się szybko. A wtedy je no bywały groźne, gdy nieświadomy człowiek blisko je nachodził. Obecności ich na statku nie mogłem sobie wytłumaczyć w naturalny sposób. Szkuner stał otoczony zewsząd wodą i nie miał połączenia z lądem z wyjątkiem chwil, gdy przerzucano na nich kładkę, Więc skąd się tu wzięły straszne gady? Czy podrzucił je ktoś, znający moje drogi i godzący na me życie? Dziwne to było, a gady straszne. Pies. Niechybnie draśnięty gadzinowym zębem. Nie dotarł dalej niż do brzegu. Nagle ni stąd, ni z padł porażony. Żył jeszcze minutę, może dwie. Okropne dlegawki wstrząsały jego ciałem. Piana krwawa wystąpiła mu z pyska. Krew nawet soczu szła i suszu. Gdy, martwy, ustał. Stwierdziłem, oni miały piorunujące działanie jadu, a jednocześnie mu świadomił sobie, że gdyby nie ubiegł mnie ten mimowolny dobroczyńca, ja miast niego leżałbym oto bez ducha. Nieskorym ja do trwożliwości, wszelako wtedy ze zgrozy poczułem ciarki na grzbiecie. Lubo przyjaciołom nie zwierzyłem się z podejrzeń, jakie mi przyszły do głowy, przecież oni zaraz się domyślili, że to wroga ręka. Czy ja? Nie trudno było zgadnąć. Teraz obfitość wężów przy ścieżce jawiła im się również podejrzana, wcale niezgodna z naturą. Tak, to on, to jego sprawka, stwierdził Arnak, zachmurzony i powiódł dokoła zaczepnym wzrokiem, jakby szukając ukrytego w chaszczach wroga. Teraz go nie ma, uśmiechnąłem się. Chyba tylko w nocy podrzuca nam gady. Mówisz, że podrzuca? Zapytał Manauri pełen wątpliwości. A któż by, jeśli nie on, karapana, zdziwiłem się. On, a jakże on? Żadnych nie ma wątpliwości. Ale czy on sam podrzuca? Jeśli nie on sam, to jego pomocnicy. I to także wątpliwe, ja nie. Tego już nie rozumiem, więc skąd się tu biorą węże? Na obliczu Manaur jego osiadł niepokój i troska. On czarownik napomknął wódz jako wytłumaczenie. To myślisz, że czarami tu przywabił owe bestie, zawołałem. On wiele potrafi. To wielki, niebezpieczny czarownik, odrzekł Manauri wymijająco. Wyszło na jaw, że wódz łączył pojawienie się tych wężów ze złymi czarami. A inni towarzysze, z wyjątkiem Marnaka, jakoby podzielali jego wiarę. Czary to dla Indian wielka potęga, z którą beznadziejnie walczyć, więc zrodzę się zaniepokoiłem w obawie, że arawascy przyjaciele wobec siły wyższej gotowi mnie odstąpić, a przynajmniej upaść na duchu. Tymczasem oni nie myśleli odstępować ni upadać na duchu z przyczyny, którą mi nie zwłócząc wyjawili, karapana groźny, ale ja paranakedi, Anglik. I do tego biały jaguar. Przeto posiadam swoje czary i władam niegorszą mocą odpierania zaklęć czarownika. To sądzicie, że mu podołam? zapytałem. Podołasz, podołasz, odrzekli. Złość jego wolę zwalczać pewniejszą bronią niż czary. Nie ma pewniejszej, krzyknęło naraz kilkun dotkniętych indian. Jaką? Chociażby czujnością. Lekceważenie osiadło na ich twarzach. Ach, to się rozumie a wy mi w tym pomożecie? Jakżeby inaczej tyś nasz biały jaguar, przyjaciel zapewniali pomożemy to wam dam różnicę, i w nocy będziemy czatowali na łajdaka zobaczymy, jak zdzierży na szołów. Jednakże tego nie chcieli próbować. Nocne strzelanie nie było im pomyśli. Nie mieli w tym upodobania i w ogóle nie chcieli gniewać tajnych potęg. W nocy woleli spać niż polować na kogoś strasznego i stanęło tylko na tym, że wzmogą baczenie i pilniej będą tępili węże. Gdy następnego dnia o zorzy wyruszyłem na polowanie w towarzystwie pedra i jarnaka, w miejscu, gdzie ścieżka wchodziła do puszczy, nagle się zatrzymaliśmy jak wryci. W poprzek ścieżki. Niby zagradzając nam drogę, leżało kilka maleńkich rzeźb, wykonanych z gliny niezdarnie, jakby były dziecięcą ręką lepione. Zaledwie arnak je spostrzegł. W tejże chwili przyczaił się i gwałtownym ruchem rąk powstrzymał nas, by nie pójść dalej. Z osłupieniem na twarzy, tak nie bywały mu niego, wlepił wzrok w rzeźby. Nie większe niż na palec łup półtora palca przedstawiały różne zwierzaczki. A więc jaszczurkę, maleńką ropuchę, młodego węża, jakoweś zwierzę czworonożne i ptaka, i nawet skorpiona. Wszystkie stworzenia tak ustawiono, że zwracały głowy w naszą stronę, a przyjrzawszy im się dokładniej, zauważyłem, że każde wykazywało ohydne zniekształcenie którejś części ciała, to spłaszczoną głowę, to urwaną łapę, a wyżarty grzbiet, a wydłubane oczy. Nie podchodźcie bliżej. Szepnął Arnak przejętym głosem. Spojrzałem na przyjaciela, zaskoczony i trochę speszony jego zachowaniem się. Znowu niewczesne czary, odezwałem się. Tak, czary, potwierdził. I ciebie już chwyciło, rzekłem z wyrzutem. Arnak, Arnak kochany, to bzdury. Nie, ja nie, zaprzeczył poważnie. To już nie bzdury. Jeśli czarownik chce kogoś zniszczyć, to takie figurki zaklęte kładzie mu na ścieżkę. Dlaczego kładzie? Żeby osłabić mu wolę, serce zepsuć, myśl pomieszać. A ja mu podepcę te czary, oświadczyłem. Nie czyni tego. Mogą być zatrute i trucizna wejdzie ci przez buty do ciała. Po chwili Arnak, jakby ochłonął z pierwszego wrażenia, wyjaśnił czoło, a lekki uśmiech wystąpił na jego ustach. Nie, ja nie, rzekł pogodniej, aby mnie udobruchać. Tyś mnie uczył, że to zabobony i nauka nie poszła na marne ale tutaj niemurzonki, bo widać, jak karapana na ciebie godzi za jadle to mnie trapi. A skąd wiesz, że na mnie godzi, a nie na nas wszystkich? Zobacz. Wzrokiem wskazał miejsce o kilka kroków za szeregiem, rzeź odkryłem na ścieżce jeszcze jedną postać ulepionego zwierza. Rzeźba z wyobrażała drapieżnika, mianowicie jaguara, pomalowanego na biało, a zatem białego jaguara. Aha, to już wyraźnie mnie tyczyło. Malońka dzida przeszywała na wylot pierś zwierza. Widocznie taki los był przeznaczony i dla mnie. Wszystkie te groźby i straszenia figurkami budziły u mnie jeno wzruszenie ramion, a przecież w owej zaciekłości prześladowczej odczuwałem mimowoli coś niesamowitego. Czyżbym bezwiednie zaczął już ulegać zgubnym wpływom czarownika? Tymczasem marnaku łamał kawał gałęzi i zaczął z całych sił bić nią w rzeźby, dopóki nie roztłukł ich na miałki proch. Proch zaś wymiotł starannie ze ścieżki na bok. Zamierzał uczynić to samo z figurą Jaguara, ale go Powstrzymał, chcąc ją dla siebie zachować na pamiątkę. Chłopak pokręcił głową, wszelako zgodził się. Tylko zważ na jedno, ostrzegł. Nie dotykaj jej. Więc uwiązaliśmy rzeźbę na cienkiej lianie i przywiesili do gałęzi krzaku, by zabrać ją w drodze powrotnej. Gdy w parę godzin później wracaliśmy tą samą ścieżką, czekała nas nowa niespodzianka, żeśby nie było. W czasie naszych łowów ktoś ją zabrał. Nikt swój, z naszego rodu, tego nie uczynił. Więc krążył tu w pobliżu naszych chat ktoś obcy. Gąszcz leśny, otaczając nas murem, ukrywał przed nami posępną tajemnicę, i w tej nieprzejrzystej plątaninie byliśmy bezradni. Białego jaguara z przebitym sercem wróg ma w swym ręku, oznajmił Arnak. Uważaj na swe serce. Serce me zdrowe jak u konia, parsknąłem. Jakoż w istocie zdrowie służyło mi nadzwyczajnie, wprost tryskało ze mnie, aż dziw, bo przecież w tych febrycznych oparach liczne musiały gnieździć się choróbska, czego najlepszym dowodem byli sami Indianie. Wielu z nich wycieńczały różne gorączki i inne podłe przypadłości. Drugiej czy trzeciej nocy, po odkryciu złowróżbnych rzeźb, kiepsko spałem, a przebudziwszy się, nie mogłem zasnąć. Od pobliskiej puszczy szła zgiełkliwa muzyka, od rzeki krzyczała druga kapela, nieco inna, lubo równie hałaśliwa, a w trzcinowych ścianach chaty szeleściły jakieś jaszczureczki czy inne robactwo. Sen pieszknął z powiek na dobre. Przeto różne myśli kołatały mi po głowie. Czarownik, swą niepojętą zawziętością, wytwarzał z każdym dniem coraz drażliwsze położenie i należało przedsięwziąć jakieś stanowcze kroki. Ale jakie? Nagle cały zamieniłem się w słuch. Leżałem pod samą ścianą na łożu z gałęzi pokrytych skórami. Oto akurat nade mną usłyszałem coś, co zdało mi się odmiennym od zwykłych szelestów dokoła. Rozległ się szczególny robot niby skrzyp trzciny ostrożnie rozsuwanej. Po chwili nabrałem niemal pewności, że ktoś stojący na dworze czynił siłą otwór w ścianie chaty. Już chciałem zerwać się, by wyskoczyć i złapać tajemniczego gościa, gdy jakiś przedmiot spadł na mój brzuch i zastygłem w ruchu. Całe szczęście, że mnie uległ przerażeniu i nie drgnął. Był to wąż. Przytomność umysłu ocaliła mi życie. Wąż nie był zbyt duży, nie miał pewnie więcej niż półtorej stopy. Po upadku zaczaił się leżąc ciągle na moim ciele, jakby nie wiedział, co czynić dalej. Ledwo śmiał oddychać, lubo serce biło mi jak opętane. Poznałem w ostatnich dniach naturę tych gadzin na wskroś. Przeto uświadamiał sobie doskonałe, że wystarczy najmniejszy ruch z mojej strony, a rozdrażniona bestia gotowa ciąć mnie jadowitym zębem. Po chwili, długiej jak wiek, wąż powoli rozwinął się i zaczął pełznąć. Czułem jego oślizgłość i wytężałem całą siłę woli, ażeby nie drgnąć. Zesunął się z mego brzucha, ale nie oddalił. Po postępował wzdłuż mego ciała, potem nawet okręcił mi się wokół nogi w kostce i tak spoczywał przez parę minut. Ale i to przetrwałem, po czym gad zeszedł z mego łoża. Odetchnąłem, cały byłem w potach. Dopiero po niejakim czasie krew zaczęła pulsować należycie i wróciła zwykła zdolność myślenia. Wszystko to działo się w zupełnej ciemności, nie pozwalającej nic widzieć. Jakkolwiek bezpośrednie niebezpieczeństwo już mi nie zagrażało, wiedziałem, że żem jeszcze całkiem mu go nie ominął. Gad znajdował się gdzieś w pobliżu. Może czyhał o kilka cali ode mnie. Nie odważałem się więc ruszyć i nadalani nawet krzyknąć do towarzyszy śpiących w hamakach. Tak przepędziłem kilka godzin w bezruchu, dopóki nie nadszedł świt, gdy światło, szparami wnikające do środka, jeło rozpraszać ciemności. Bacznie rozejrzałem się dokoła. Węża nigdzie nie zobaczyłem. Przebudzili się towarzysze. Uwiadomiłem ich o tym, co zaszło. Skoczyliśmy na ziemię. Po przetrząśnięciu wszystkich niemal kryjówek w chacie wreszcie znaleźliśmy go. Niedaleko się ukrył wśród gałęzi pod moim posłaniem. Był to wyjątkowo jadowity wąż i zaczepny. Osaczony rzucał się na nas. Szybko i celnie trzeba było wyrżnąć kijem, ażeby go unieszkodliwić. Nad moim łożem widniał otwór w trzcinowej ścianie, ślad wymowny. Było to już wyraźne godzenie na życie. Wszyscyśmy zrozumieli powagę chwili i potrzebę skuteczniejszej niż dotąd obrony. Nikt już teraz nie sprzeciwiał się temu, ażeby wystawić w nocy strażę i strzelać, jeśli ktoś niepowołany się zbliży. Ja będę czuwał, Pierwszy zgłosił się Arasybo. Miał nienawiść w oczach. Wszyscy po kolei będziemy czuwali, odrzekł Arnak. Ja pierwszy, ja tej nocy, upierał się kulawiec. Ale on miał przecież zeza, a w nocy potrzebny był doskonały wzrok. Wszakże przyjaciele wyjaśnili mi, że Arasybo ma wyborne kocie oczy. Więc na noc przygotowałem dla niego garołacza nabitego ołowiem posiekanym na śród, i nakazałem nie strzelać z odległości bliższej niż trzydzieści kroków. a żeby zaś nie zabić przypadkiem kogoś swojego, przed strzałem okrzyknąć go i przekonać się, kto zacz. Już ja odkryję, kto zacz, wargnął Rasybo. Wieczorem ostrzegliśmy najbliższych sąsiadów, ażeby nie podchodzili nocą do naszej chaty ani do ścieżki, prowadzącej od nas w puszczę. Około północy zerwał nas ze snu huk wystrzału. Wypadliśmy na dwór. Arasybo zawołał, że strzelił do podkradającego się człowieka. Czy krzyknąłeś do niego? zapytałem kalekę. Po co? To był wróg. Duchem roznieciliśmy pochodnie i pobiegli na miejsce, wskazane przez Arasyba. Nikogo tam nie zastaliśmy. Strzelec chybił albo tylko zranił. Albo może miał przewidzenie po prostu. Gdy rozwidniło się na świecie, jeszcze raz zbadaliśmy miejsce, tym razem z wynikiem. Łatwo odkryliśmy ślady krwi, a rasybo triumfował. Krwi było sporo.